Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Korszakowo i Jura to debiutanckie książki laureatów konkursu literackiego Olsztyński Debiut 2016. Panie Jakubie, język w Pana zbiorze opowiadań jest, można powiedzieć, ostry. Na co Pana zdaniem dzisiaj autor może sobie pozwolić, jeśli mówimy o prozie? Mój język jest ostry, ale zaznaczę, że jest pozbawiony wulgaryzmów. Chciałem osiągnąć podobny efekt, używając innych słów. I myślę, że bez słów uznawanych, bardzo mocnych, wulgarnych, moja książka jest wulgarna. Uważam, że autor może sobie na dużo pozwolić, ale nie przekraczając, ale realizując pewną wizję estetyczną. Ja realizowałem wizję estetyczną, o której wspominał kiedyś Marek Chłasko, żeby słów używać odpowiednio do opisu sytuacji. I uważam, że użyłem słów odpowiednio do opisanych sytuacji. Że bez tych słów książka nie brzmiałaby tak, jak powinno, byłaby ugrzeczniona, po prostu byłaby nieprawdziwa. Język ma dla mnie kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala oddać rzeczywistość i bez tego języka ta rzeczywistość nie byłaby oddana. Byłaby to jakaś wydmuszka, a nie książka o świecie, o którym chciałem powiedzieć. Bohaterowie mojego świata używają takiego języka, więc tym językiem została napisana książka. To ten zbiór opowiadań jest bardzo mocno i topograficznie też ulokowany, jak sam tytuł sugeruje. Ile czasu trwało zbieranie najpierw tego materiału, żeby później na papier to przelać? Książka powstawała 5 lat. 5 lat pisałem opowiadania. Był to żmudny proces, pełen wątpliwości. Nie lubię pisać, nie chciałem pisać nigdy. Zostałem dobrze zmotywowany, ale też sytuacja osobista mnie do tego zmotywowała. Materiał nie tyle był zbierany, co jak powiedziałem podczas spotkania, pojawiłem się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Widziałem, słyszałem rzeczy, które składają się na książkę i po prostu postanowiłem to spisać. Pani Katarzyno, słyszeliśmy, że inspiruje Panią poezja, inspiruje Panią proza innych autorów. Gdzie jeszcze szuka Pani tej motywacji, czy też tej weny do tego, żeby słowa na papier przelewać? W codzienności, w tym, co mnie spotyka codziennie, w relacjach z ludźmi, bo to ludzie wyzwalają w nas takie silne emocje, które w ogóle nas skłaniają do pisania. I mój list w pewnym sensie w jednej ze swoich warstw jest również listem, jest listem miłosnym. Więc jest to takie wołanie tak naprawdę. Mówi się o tym, że autora poznaje się po drugiej książce. Nad czym Pani pracuje, co będzie można jeszcze spod Pani pióra napisanego zobaczyć? Mam już właściwie gotową do wydania książkę dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci, Czarodziejska Fletnia, inspirowaną trochę operą Mozarta, ale przede wszystkim opowiadającą o inności, o poszukiwaniu własnych korzeni, własnej tożsamości. Mam nadzieję, że uda mi się ją wydać, bo kilkoro znajomych dzieci czytało ją i było zachwyconych, a to są dla mnie najlepsi krytycy. Panie profesorze, dwa bardzo ciekawe literackie debiuty. Jakieś cechy szczególne i jednej, i drugiej prozy jesteśmy w stanie w takim telegraficznym skrócie wskazać? Tak, te książki się bardzo między sobą różnią. Obydwie prozatorskie, natomiast jedna bardzo silnie osadzona w realizmie, w małym realizmie, o bardzo jakby wyraźnych aspiracjach społecznych. Druga natomiast bardzo poetycka, bardzo magiczna, więc w swoim takim magicznym realizmie, która pokazuje głębokie wchodzenie w świat uczuć, w świat miłości, w świat tajemnic tego świata. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv